Dzwonię w sprawie szalika, to jest aktualne? Nie, nie jest aktualny, to już jest kupiony. Szalnie, szalik wełniany, granatowo-szary. Proszę pana, to już jest nieaktualne, kupione to już jest. Aha, bo tu jest napisane, że jest aktualne. Gdzie jest napisane? Na OLX-ie. Proszę pana, nie jest aktualne, czekam na pieniądze, bo to przesyłka jest odebrana, jeszcze nie mam pieniędzy, dopiero z lipca. A ten garnitur, a garnitur jest aktualny, męski, dwuczęściowy? Garnitur jest aktualny. No i dobra, no i mi pasuje za 90 zł, to nacisnąć tu kup z przesyłką, tak? Jeśli pan chce kupić bez miary, to tak, oczywiście, można kupić z przesyłką. Bo ostatnio u nas w domu wuja zmarł. Czy ten garnitur się nadaje na pogrzeb? No, normalny garnitur, no ja wiem, czy się nadaje. To nie jest mój garnitur, ja grzecznościowo to wystawiłam. Rozmiary są takie podane, jak pan widzi, no, w opisie. A na jaki rozmiar członka są spodnie? Proszę pana, powiedziałam, to co jest napisane w treści, tak jest. To nie jest mój garnitur. Bo ja, mam... bo ja wystawiłam to tak znajomym. Aha. A pani może się zorientować, zapytać się znajomego, na jaki rozmiar członka są spodnie? Bo ja mam dużą talę. A nie jest opisane? Nie ma. Pan wyjdzie dalej w opis, to nie tam ma jest opisane wszystko. Nie ma napisane, ja mam dużego i nie wiem, czy się zmieści, jak to kupię. No tam jest dosyć spory ten garnitur, bo on jest no tęgawy ten. To pan się, pani się spyta tego kolegi, czy fajka 20 cm się zmieści do tego, do spodni. Proszę pana, nie będę się pytać, bo tyle ile mi podali, tyle jest, no. Ale tu właśnie nie ma nic napisane. Nic panu nie poradzę, nie wiem. A można od pani kupić majtki używane do wąchania? Można. Jeśli pan sobie życzy. Za ile pani chce sprzedać swoje majteczki? No, za jakieś, no, może 3-4 tysiące. Tak drogo? No, co pan myśli? 300 zł mogę dać, bo ostatnio za tyle kupowałem. Zapachy kosztują. 300 zł mogę dać na próbę, a jak mi się spodoba ten zapach, jak pani się dobrze spisze, to ja wtedy będę brał zamówienia masowo, bo my jesteśmy z takim kolegą i my lubimy wąchać. No to ja proponuję 3-4 tysiące, nie mniej. No to za jedne te? Dobra, to robimy tak, 2000 zł za podkolanówki.